W Szwecji lubimy bardzo mówić o zrównoważonym i odpowiedzialnym rozwoju, o naszym wspólnym środowisku, o ekologii i nasz jedyny ulubiony kolor to zielony. Ważne jednak nie jest to, co mówimy, tylko to, co robimy w naszym codziennym życiu. W Szwecji jesteśmy przekonani, że nasze wspólne środowisko to nasza wspólna odpowiedzialność. Żaden rząd, żadna firma, żadne miasto nie mogą ponosić własnej odpowiedzialności za to, jak nami, przyszłym pokoleniom, się żyje na tym świecie. Każdy człowiek, duży i mały, musi robić to, co może. Duże i małe rzeczy, może przede wszystkim te małe. Wspólna odpowiedzialność polega na tym, aby rząd i politycy, miasta i firmy stwarzali nam, ludziom, odpowiednie warunki, aby podejmować zrównoważone i zielone decyzje w codziennym życiu. Rząd i politycy mogą na przykład zapewnić, że nasz miks energetyczny jest zrównoważony i niskoemisyjny, zachęcać do zielonych inwestycji i dopłacać do odpowiedniego ogrzewania naszego domu i ekologicznych środków transportu. Miasto za to może inwestować w zrównoważony transport miejski, na przykład autobusy elektryczne, budować przyjazne drogi rowerowe i zapewnić, że w naszym mieście jest sieć ciepłownicza, która jest zasilana niskoemisyjnym paliwem. Firmy za to mogą stać się bardziej energooszczędne, używać mniej plastiku lub na przykład zaoferować lepszy recykling. Albo można zrobić jak nasza szwedzka IKEA. Zaoferować swoim klientom wege hotdogi zamiast mięsne hotdogi. Wiedzieliście, że przy produkcji wege hotdoga emisja CO2 jest około 7 razy mniejsza niż przy produkcji klasycznego mięsnego hotdoga. Teraz należy do nas, do klientów, aby podjąć decyzję, żeby dokonać zrównoważonego wyboru. I to właśnie my możemy dokonać tego wyboru, żeby odstawić samochód, przynajmniej czasem wybrać spacer lub rower, żeby trochę mniej konsumować, żeby trochę mniej jedzenia wyrzucać, żeby trochę wcześniej zgasić światło i żeby trochę lepiej segregować swoje odpady. Jeśli Was przynajmniej trochę zainspirowałem tym filmem, to zapraszamy do oglądania kolejnych.